Czy wyrok sądu pracy to mało, aby do orzekania powrócił sędzia Igor Tuleja? A jeśli to rzeczywiście mało, to co się musi stać, aby naprawdę mógł znowu orzekać? O tym w rozmowie z samym zainteresowanym sędzią Tuleją. A w drugiej części programu? Czy kryzys uchodźczy ma wpływ na takie dziedziny życia jak gospodarka komunalna? Wyjaśni adwokat Dawid Mielcarski, senior manager w Andersen Tax & Legal. Wojciech Tumidalski, witam i zapraszam na Rzecz o Prawie. Sędzia Igor Tuleja jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Człowiek, który nie czeka do jesieni i już dziś ma katar, nie to co nasza reprezentacja. Ale chyba nie to jest. Przepraszam. Prawda, przepraszam. Jakbym kichnął, to przepraszam. Mielibyśmy efekty dźwiękowe dodatkowe. Ale nie to jest powodem chyba tego, że łączymy się znowu z mieszkaniem pana sędziego, a nie z gabinetem sędziego w Sądzie Okręgowym po wyroku niedawnym Sądu Pracy, już prawomocnym, który nakazał przywrócenie pana sędziego do orzekania, prawda? Tak jest. W sumie dobrze, że z mieszkania, a nie z celi. Mogło być znacznie gorzej. Natomiast rzeczywiście Sąd Okręgowy dla Warszawy, Pragi wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania i na mocy tego prawomocnego postanowienia powinienem być przywrócony do czynnej służby sędziowskiej. Niestety moi bezpośredni zwierzchnicy nie uszanowali tego orzeczenia sądu, stwierdzili, że obowiązuje uchwała tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, więc mam taką słodką pamiątkę w postaci orzeczenia sądowego, które nie jest wykonywane. Niestety nie jedyne orzeczenie sądowe, które nie jest wykonywane. Przypomnijmy, że sytuacja przedstawia się tak, że podobnie jak sędzia Paweł Juszczyszyn na przykład z Olsztyna, poszedł pan sędzia ścieżką kodeksu pracy, domagając się uznania, że to jest sprawa ze stosunku pracy, która wymaga, jak rozumiem, przywrócenia pana do orzekania i że w tym wypadku uchwała Izby Dyscyplinarnej pozbawiająca pana sędziego immunitetu, jak również zawieszająca w czynnościach, co wykonuje prezes Sądu Okręgowego, że to jest nieskuteczne. Czy dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. Zarówno moim pełnomocnikiem, jak i pełnomocnikiem Pawła Juszczyszyna jest pan profesor Michał Romanowski. I ta moja ścieżka jest bardzo podobna do tej drogi, którą kroczy Paweł Juszczyszyn, czyli wniosek mojego pełnomocnika o wydanie tego zabezpieczenia po prostu poprzedzał złożenie pozwu o ustalenie, że przysługują mi wszystkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania na urząd sędziego. Taki pozew będzie złożony właśnie do Sądu Pracy i podobnie jak w przypadku Pawła Juszczyszyna, to zabezpieczenie nie zostało wykonane, więc kolejne kroki będą podobne, czyli będziemy egzekwowali to orzeczenie o zabezpieczeniu, czyli będziemy domagali się nałożenia ewentualnej kary finansowej na moich zwierzchników i teoretycznie można sobie wyobrazić, że nawet te kary będą zamienione na karę aresztu, aczkolwiek w dzisiejszych czasach pewnie nie jest to raczej możliwe do wyegzekwowania, także mamy tego świadomość, ale z pełnomocnikiem walczymy do końca. Poszło też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez moich przełożonych i urzędniczego i przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym. Jasne. Dodajmy może w tym miejscu, że to też nie zupełnie taka sama jest sytuacja faktyczna pana sędziego i sędziego Juszczyszyna, albowiem w pana przypadku działa prokuratura, której nie podoba się ogłoszona przez pana decyzja uchylająca zapadłe w prokuraturze postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w głośnej sprawie wypadków w sali kolumnowej.
Sejmu, gdzie uchwalono budżet i kilka innych ważnych ustaw, blokując dostęp do czynności poselskich pewnej części posłów opozycyjnych. Mówię o tym wszystkim, żeby przypomnieć, że to sytuacja taka, w której prokuraturze nie spodobała się decyzja sądu, z czego wykwitło zawiadomienie i zarzuty dla sędziego, który tę decyzję ogłosił. Zarzuty, które sprowadzają się do tego, że sędzia ujawnił tajemnicę postępowania, tego postępowania, które prokuratura chciała zakończyć. Zarzuty zostały postawione, przedstawione panu sędziemu, czy tylko ogłoszono, że będą? Jak to jest? Może zacznę od tego, że oczywiście te zarzuty wysuwane przez prokuraturę są absurdalne i w tej płaszczyźnie prawnej, ponieważ nasza procedura karna pozwala sądowi na to, aby posiedzenie odbyło się w sposób jawny, a po drugie nawet z tych decyzji, które zapadają w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej, wynika, że przeprowadzenie tego postępowania w sposób jawny w żaden sposób nie uniemożliwiało prokuraturze kontynuowanie tego śledztwa, co wprost wynika z zeznań przesłuchanych w sprawie prokuratorów. Natomiast sama moja sprawa jest ciągle w toku, ponieważ prokurator rzeczywiście sformułował zarzut ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego, do czego miało dojść w trakcie tego posiedzenia i co miało mu utrudnić prowadzenie tego postępowania przygotowawczego. Ja, będąc konsekwentnym i nie uznając tak zwanej Izby Dyscyplinarnej za niezależny sąd, zapowiedziałem, że nie stawię się na przesłuchanie w prokuraturze, bo pierwsza decyzja Izby Dyscyplinarnej uchylała mój immunitet, więc immunitet mam uchylony, dlatego jestem zawieszony. I apelowałem, żeby prokuratura po prostu potraktowała mnie jak zwykłego Kowalskiego, jeśli uważa, że jestem winny, aby po prostu zastosowała środki przymusu. Prokuratura wystąpiła do tak zwanej Izby Dyscyplinarnej o wyrażenie zgody na moje zatrzymanie. W pierwszej instancji Izba Dyscyplinarna takiej zgody nie wyraziła i od maja zeszłego roku w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej jest zażalenie prokuratury na tę decyzję. Do tej pory to zażalenie nie trafiło na wokandę, nie zostało rozpoznane, nie został wyznaczony termin, więc jestem w takim zawieszeniu. Czyli to jest zawieszenie wynikające również z faktu, że nie ma ostatecznej decyzji, znaczy pewnie z punktu widzenia prokuratora, pan na to patrzy inaczej, ale prokurator nie ma decyzji prawomocnej w kwestii możliwości zatrzymania pana, tak? I ewentualnie tak doprowadzenia przed swoje oblicze, żeby postawić zarzuty. I jeśli dobrze rozumiem, to może sobie trwać i trwać i nie wiadomo jak długo jeszcze Izba tego nie rozpozna, tak? Teoretycznie tak, natomiast wydaje się, że takie zawieszenie świadczy o tym, że po pierwsze prokuratura ma świadomość tego, że ten zarzut jest po prostu kłamliwy i tak naprawdę prokuraturze chyba nie zależy na tym, żeby mi faktycznie postawić ten zarzut, ponieważ już niedługo minie rok, odkąd ta sprawa ciągle gdzieś tam wisi w Izbie Dyscyplinarnej. Ani urzędnicy z tak zwanej Izby Dyscyplinarnej nie spieszą się, żeby wyznaczyć termin, ani prokuratura nie ponagla tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, żeby ten termin wyznaczyła. I pewnie chodziło po prostu wyłącznie o to, aby odsunąć mnie od orzekania i rzeczywiście no to zawieszenie trwa blisko rok. Czy to jest taka zawieszenie? Tak, samo zawieszenie tego działania, bo zawieszenie pana trwa już chyba dłużej, prawda? Tak, od 18 listopada chyba 2020 roku. Jak ten czas leci. Czuje się pan trochę, panie sędzio, jak ten śpiewak z rejsu, kolega śpiewak, którego przesunięto do sekcji gimnastycznej, żeby już nie śpiewał? Jest pewne podobieństwo, natomiast w zasadzie to mnie nigdzie nie przesunięto, tylko odsunięto, więc nawet w tej sekcji gimnastycznej nie mogę śpiewać.
No, nie może pan nie śpiewać w sekcji gimnastycznej, tylko uprawiać sporty, jeśli dobrze rozumiem istotę tej sprawy. I teraz zajmuje się pan podróżowaniem po kraju i szerzeniem tej złej wiedzy, która tak bardzo się władzy nie podoba, tak? No tak, staram się zaangażować w te działania obywatelskie, uczestniczę w rozmaitych spotkaniach i w kraju, ale też za granicą. Byłem choćby na Węgrzech kilka dni, miesiąc temu, byłem też w Czechach, także staram się jakoś spożytkować ten niestety wolny czas i zaangażować tak obywatelsko. Panie sędzio, zadam pytanie dotyczące już bardzo mocno kwestii prawnych i karnistycznych, bo chciałbym po tym takim no, lekkim raczej temacie, choć niełatwym dla pana, przejść do jeszcze cięższych zagadnień. Mianowicie ma pan doświadczenie sędziowskie, gdy chodzi o najcięższe zbrodnie. Patrzy pan pewnie na nagłówki gazet opisujących to, do czego dochodzi w Ukrainie. Rzeczy, które dzieją się w podkijowskich miejscowościach, takich jak Bucza, wołają o pomstę do nieba. Trwają dyskusje, czy to bardziej zbrodnia wojenna, czy już ludobójstwo. Na pewno sądy powszechne, również krajowe, niezależnie od trybunałów międzynarodowych, mogą również zajmować się ściganiem, rozliczaniem karnym takich zbrodni. Czy to jest sprawa dla Trybunału Międzynarodowego, czy to jest sprawa dla Krajowego Wymiaru Sprawiedliwości? Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że dzisiaj działania prowadzi Międzynarodowy Trybunał Karny i to on stara się zabezpieczać ten materiał dowodowy w Ukrainie i też sami Ukraińcy, jak również z tych doniesień medialnych wynika, że również polska prokuratura próbuje ten materiał dowodowy zabezpieczyć. Natomiast no też trzeba mieć świadomość tego, że osoby, które dopuszczają się tych zbrodni w Ukrainie, dobrowolnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Haskim nie stawią się i pewnie skończy się to tak, że jeśli ten materiał będzie na tyle mocny i wskazujący na konkretne osoby, że ten sąd Haski będzie musiał wydać jakieś nakazy aresztowania i trzeba wierzyć w to, że gdzieś w świecie te osoby, które ponoszą konsekwencje tych działań, tych zbrodni, zostaną zatrzymane i prędzej czy później pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Natomiast dzisiaj ciężko sobie wyobrazić, żeby sądy powszechne, polskie tutaj prowadziły jakieś działania. No, polskie pewnie nie, rzeczywiście. Natomiast zastanawiam się nad tym, co zrobią sądy ukraińskie, mając choćby na uwadze i to, że pierwszy w historii proces o zbrodnie wojenne jeszcze w czasie II wojny światowej odbył się przed sądem w Charkowie, gdzie postawiono niemieckich zbrodniarzy, którym wymierzono następnie długoletnie kary, łącznie z karami śmierci, jeśli dobrze pamiętam. Słusznie, słusznie. I myślę, że to jest dowód na to, że choćby o tej praworządności i niezależnych sądach warto zawsze mówić, nawet w takich chwilach, kiedy trwa wojna w Ukrainie, a może zwłaszcza w takich chwilach, bo przecież gdyby w Rosji była praworządność i były niezależne sądy, to jestem pewien, że taki zbrodniarz jak Putin nie rządziłby, a Rosja nie zaatakowałaby Ukrainy. Także na to, aby przypominać, upominać się o praworządność, każdy czas jest chyba dobry i właściwy. I tu postawimy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sędzia Igor Tuleja był naszym gościem. Dziękuję. To jest program Rzecz o Prawie. Jak obecność w Polsce gości z Ukrainy wpływa na takie dziedziny życia jak gospodarka komunalna? Adwokat Dawid Mielcarski, Andersen Tax & Legal jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Porozmawiamy o temacie, który w pierwszej chwili może wydawać się
dziwny, ale wydaje się, że jednak jest to dobry moment, by go poruszyć. Mianowicie obserwujemy w naszym kraju ponad 2 miliony już gości z Ukrainy, których przyjęliśmy tutaj. Mieszkają w naszych domach, mieszkają w różnych centrach, które specjalnie na tę okoliczność zostały utworzone. Czy to jakoś wpłynie na gospodarkę komunalną, panie mecenasie, w dłuższej perspektywie, a może już widać jakiś wpływ? Panie redaktorze, tak, wpłynie, w zasadzie już wpłynie i wpływa, bo to już się dzieje. Ten wpływ jest w szczególności też widzialny i taki namacalny w zakresie gospodarki odpadami, gospodarowania odpadami, bo tutaj najwięcej potencjalnych problemów czy wyzwań zarówno przed uczestnikami tego systemu, jak i przede wszystkim przed ustawodawcą stoi, bo ustawodawca tutaj ma ważną rolę, no, której na razie się nie podejmuje, ale to pewnie wynika z kwestii ważniejszych zadań, które były i regulacji, ale mam nadzieję, że niebawem ta kwestia też gdzieś tam uregulowana zostanie. Powiedzmy, panie mecenasie, co konkretnie rzuca się tu na pierwszy plan? Panie redaktorze, no tutaj można powiedzieć też troszeczkę jeszcze wracając do tej kwestii ustawodawcy, że historia kołem się toczy, ponieważ w tej ustawie pomocowej, która została uchwalona, no wiadomo, były ważniejsze, pilniejsze potrzeby, one zostały zabezpieczone, ale może i tutaj jest wielka nadzieja i też w sumie apel do ustawodawcy, żeby też się nad tymi kwestiami, o których sobie tutaj mówimy, pochylił, bo ta sytuacja troszeczkę przypomina tą sytuację, którą mieliśmy 2 lata temu, kiedy pierwsza specustawa covidowa powstała i gdzie kwestie wpływu pandemii na gospodarowanie odpadami, na gospodarkę komunalną było zaznaczone, ale nie w taki sposób, w jaki uczestnicy rynku tego oczekiwali. Teraz też troszeczkę na razie pominął to ustawodawca, ale miejmy nadzieję, że poprawi się i tą lekcję, powiedzmy, odrobi. Gdzie są takie najważniejsze, główne problemy? No, wiele osób przyjęło pod swój dach gości z Ukrainy, często wielu, nierzadkie są sytuacje, gdzie wcześniej w gospodarstwie domowym mieliśmy powiedzmy 2 osoby, teraz nagle mamy 6, bo przyjęto, prawda, 4 dodatkowe, więc wzrost o 500%. No, przepisy, które mamy obecnie, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak zwanej ustawy czystościowej, no, wskazują na obowiązek taki, żeby w terminie 14 dni od dnia jakiejś powstania zmiany aktualizować deklaracje odpadowe, tak? Czyli jeżeli zamieszkały u kogoś dodatkowe osoby, goście z Ukrainy, no to zgodnie z przepisami, nie chcąc naruszać tych przepisów, ta osoba powinna w ciągu 14 dni zaktualizować deklarację odpadową, żeby tutaj nie narażać się na jakieś odpowiedzialność za niedopełnienie tych obowiązków. Na co można się narazić, powiedzmy od razu? Co grozi, jaka jest sankcja za nie? To są kary pieniężne, administracyjne kary pieniężne. Nie są to jakieś kwoty kolosalne, ale jednak mogą być dolegliwe, prawda? Zwłaszcza jeżeli ponosi się też dodatkowe obciążenia związane, no, z zapewnieniem gościom jakichś, prawda, podstawowych potrzeb. No tutaj w pewien sposób lokalnie, z tego co dochodzą do mnie głosy i z tego co można przeczytać i dowiedzieć się, lokalnie są próby rozwiązania tego problemu, chociażby jeden ze związków gminnych na Opolszczyźnie zwolnił mieszkańców od obowiązku aktualizacji tych deklaracji odpadowych właśnie po to, żeby tutaj też tak doraźnie pomóc w tym zakresie. Inny problem czy inna kwestia to są nieruchomości niezamieszkane, tak? Czyli chociażby wszelkiego typu hale sportowe, jakieś centra handlowe, no bo cóż się dzieje? W takim obiekcie jak hala sportowa, który jest nieruchomością niezamieszkaną, gdzie wcześniej tych odpadów, no, powstawały, powiedziałbym, symboliczne ilości, tak? No, związane z jakimś tam doraźnym użytkowaniem, w tej chwili mogę tu posłużyć się przykładem ze swojego miejsca zamieszkania. Niedaleko mnie jest ośrodek miejski, ośrodek sportowy, miejska hala, która wcześniej była użytkowana tylko w celach, prawda, rekreacyjnych. Teraz jest tym punktem takim wypoczynkowo-transferowym, no, dla 200 osób, tak? Więc cóż się dzieje? Mamy tutaj duży blok.
mamy nagle liczbę osób mieszkającą w dużym bloku lub nawet kilku blokach i jakby ilość i skład, morfologia odpadów, które tam powstają, jest no bardzo się różni, jest bardzo duża różnica. Jeżeli taka nieruchomość niezamieszkana jest objęta systemem gminnym, no to może powstać problem, ponieważ wykonawca może nagle stwierdzić, że halo, ale ten skład i ilość odpadów, na którą się umawialiśmy i kwota za obsługę, prawda, tej nieruchomości była zupełnie inna, musimy coś z tym zrobić. Jeżeli nieruchomość jest nieobjęta systemem gminnym i jest tutaj zawarta umowa komercyjna, no to też te umowy pewnie będą zmieniane, czy tej zmiany będą wymagać. To są takie no, główne tematy. Docelowo jeszcze też pewnie może powstać problem w zamówieniach publicznych, bo właśnie jeżeli wykonawca miał jakieś nieruchomości niezamieszkałe i wykonuje to zamówienie publiczne, no to też umawiał się z zamawiającym na coś innego niż w tej chwili ma miejsce i pewnie jeszcze niestety przez kilka najbliższych miesięcy miejsce będzie miało. Tak, kiedy gmina ma halę sportową, z której korzysta na zasadzie zamówienia publicznego, że udostępni się ją tam jakiejś drużynie sportowej czy po prostu mieszkańcom gminy w określonych godzinach, no to wiadomo, że teraz przez pewien czas tego świadczenia spełnić nie można. Jeśli dobrze rozumiem pana mecenasa, to możliwości wyjścia z tej drogi są dwojakie. Albo odgórnie przez nowelizację przepisów pewnie rangi ustawowej, albo oddolnie, tak jak ta gmina z Opolszczyzny, która może doraźnie zwolnić mieszkańców, tak, albo jakieś inne podmioty tutaj z obowiązków, czy nawet z opłat, tak? Zgadza się. Podejrzewam, no nie chcę być złym prorokiem, ale podejrzewam, że pewnie jak w większości sytuacji przeważające będą inicjatywy oddolne i pewnie lokalnie te problemy będą rozwiązywane, bo chociażby jedno to jest właśnie ta sytuacja z Opolszczyzny, gdzie zwolniono czy zawieszono ten wymóg aktualizacji deklaracji odpadowych, ale też słyszę i dociera do mnie informacja, co prawda nie stricte związana z gospodarką odpadami, ale chociażby inne usługi komunalne, dostawa wody, też jeden z zakładów komunalnych zaopatrujących ludność w wodę, też jakby tutaj wprowadził takie zwolnienia czy rabaty związane z ilością no, dostarczanej wody, tak no po prostu w związku z tym, że ta ilość zużywanej wody nagle wzrosła czy wzrasta w tych gospodarstwach domowych, które przyjęły gości, no to też wprowadził taką możliwość zwolnienia z opłat czasowej za dostarczanie. Jeśli dobrze rozumiem, panie mecenasie, to tutaj jednak wymagana jest inicjatywa mieszkańców wtedy, tak, że powinni no, zgłosić się do tej firmy wodociągowej i poinformować, że mają gości, tak? Tak, zgadza się. Znaczy, szczegóły już tutaj, w szczegóły no to zależą, wiadomo, każda z gmin, czy każdy z tych przedsiębiorców dostarczających określone usługi komunalne dla ludności, pewnie te zasady będzie miał inne, no ale podejrzewam, że pewnie będą wprowadzone, czy są wprowadzane jakieś dokumenty, czy jakieś wymogi formalne, no żeby też zweryfikować, prawda, te kwestie, czy faktycznie dane gospodarstwo i dany wnioskodawca kwalifikuje się na taką pomoc udzielaną lokalnie. Więc pewnie będzie tutaj jest jakiś wymóg formalny, czy są wymogi formalne i jest też konieczność podjęcia aktywności no, przez danego mieszkańca, danego właściciela nieruchomości. Co tu jeszcze wymaga wyjaśnienia, panie mecenasie, i co wymagałoby jakichś zmian w przepisach? No przede wszystkim no, zmiany wymagałyby przepisy, tak, rangi ustawowej, po to, żeby wprowadzić też jakieś jednolite rozwiązanie, tutaj w szczególności ustawa czystościowa, tak, no bo to jest ustawa, która reguluje całokształt utrzymania i czystości w danych gminach i chociażby to rozwiązanie, które ma miejsce na Opolszczyźnie, dobrze by było, żeby no miało charakter ogólnopolski. Tak, problemem też potencjalnym wymagającym jakiejś reakcji
jest sytuacja, no bo tutaj o tej Opolszczyźnie, no to mieliśmy tam metodę od liczby mieszkańców, tak? No bo metody opłat za odpady są różne, albo od liczby mieszkańców, albo od powierzchni nieruchomości, albo od ilości zużytej wody. No i w momencie, kiedy mamy liczbę mieszkańców, to jest ta sytuacja, ale również, prawda, tam gdzie mamy od ilości zużytej wody, no to jeżeli mamy dodatkowych gości w domu, no to nie tylko wzrasta nam opłata, jeżeli nie otrzymamy żadnego zwolnienia od zużytej wody, ale też wprost proporcjonalnie wzrasta opłata za odpady, tak? Jeżeli ona jest obliczana na podstawie właśnie tak zwana metoda wodna. Więc tutaj też dobrze by było, żeby ustawodawca pochylił się, wprowadził jakieś no, tymczasowe chociażby zwolnienia, czy jakieś tutaj możliwość wprowadzenia ulg albo innych naliczeń, czy bardziej korzystnego systemu ustalania tych opłat. A może, zapytam na koniec przewrotnie, panie mecenasie, może nic nie trzeba zmieniać, bo sprawę załatwia to świadczenie, o które mogą się ubiegać goszczący u siebie uchodźców z Ukrainy, którym to mieszkańcom przysługuje, jeśli dobrze pamiętam, 40 zł od osoby, którą przyjmą pod swój dach. W związku z tym może nie trzeba w ogóle nic zmieniać. No, na tu i teraz pewnie jeszcze nie, bo to świadczenie zgodnie z przepisami tej ustawy pomocowej przysługuje przez 60 dni, no więc nawet zakładając, że prawda, ktoś przyjął 25 lutego gościa czy dodatkowych gości, no to jeszcze te zwiększone koszty to świadczenie mu pokryje. Natomiast obawiam się, że oczywiście chciałbym, żeby 60 dni i otrzymywanie tego świadczenia przez 60 dni to była całość tego okresu, kiedy faktycznie będzie potrzeba i kiedy ci goście będą wymagali tego wsparcia, no ale widzimy wszyscy, jak sytuacja się ma, więc podejrzewam, że te 60 dni no to nie będzie okres wystarczający, więc tu i teraz to jeszcze będzie działało, natomiast trzeba myśleć do przodu, no bo wtedy jak skończy się okres 60 dni, no to jednak dobrze by było, aby jeszcze ustawodawca w jakimś zakresie przynajmniej wprowadził ramy możliwych rozwiązań, niekoniecznie te rozwiązania od razu już gotowe. Tak jest, abyśmy już wyszli z tego zaklętego kręgu, w którym Polska jest największą na świecie organizacją pozarządową. Adwokat Dawid Mielcarski, Andersen Tax & Legal, był naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia. To był program Rzecz o Prawie. Dziękujemy za uwagę i żegnamy się na tydzień. Do zobaczenia znowu we wtorek o godzinie 14. Wojciech Tumidalski.